Masa osób na pewno czekała dość długo na to starcie, ale w końcu je mamy. W górnym lewym rogu najlepszy teren w historii StarCrafta 2, Maru, zawodnik teamu Vitality. I z drugiej strony na czerwono zawodnik, który już zdobył tytuł Mistrza Świata. Maru dalej ma to marzenie jeszcze przed sobą. Oczywiście Dark, Mistrz Świata 2019. O, fenomenalny zerk przeze mnie typowany jako ten, który ma szansę wygrać ten turniej zaraz po Serralu. Myślę, że pierwsze miejsce, największe szanse ma, że zajmie Serral, potem Dark, a potem bym ryzykował Bagietę, ale no. Ale raczej Serral, wiadomo. Także sekundka, bo tutaj jeszcze muszę zobaczyć jeden detal. No fantastyczne spotkanie, no to chyba nie trzeba nikomu Darka czy Maru przedstawiać. Finaliści GSL, tytani absolutni StarCrafta. Obaj milionerzy też StarCraftowi przy okazji. Wygrali ponad $1 000 000 na turniejach StarCraftowych, więc absolutna topka topki. Zwycięzca tego meczu awansuje już do najlepszej czwórki turnieju. No i ktoś będzie przeszczęśliwy na pewno, robiąc to tak wcześnie. Będzie pierwszy w najlepszej czwórce. Tylko po trzech spotkaniach. Maru pokonał póki co Spirita oraz był w stanie też pokonać Oliveirę. Natomiast Dark wygrał z Hero Marinem i Astreo. No chyba ta ścieżka Darka była trochę prostsza. Chociaż zależy jak leży, ale to oni są tutaj tydanami w tych drabinkach też. Ale któryś musi wygrać, żeby ten drugi musiał się trochę bardziej pomęczyć. Każda przegrana jest bardzo, bardzo bolesna. Trzeba od razu zagrać dużo, dużo więcej spotkań, żeby zajść tak daleko. No i dwie królowe. Absolutnie standardy, jeżeli chodzi o otwarcia, więc nawet tutaj się jakoś nie rozwlekam. Szybka ekspansja z oczywiście gazem pod szybkie zerglingi, natomiast Maru też szybka ekspansja z Reaperem, Marinem i już fabryka jest robiona, także kompletna klasyka. Mapa jest duża, no bo to Golden Aura, grają do trzech wygranych. Dark jest aktualnie oczywiście w teamie Talon Esports, zapomniałem o tym wspomnieć. No i ciekawe co się tutaj wydarzy. Wydarzy. Co tutaj zrobi Maru? Na razie nic, czego nie widzielibyśmy w dziesiątkach, jak nie setkach innych jego gier. Dark też z zerglingami sobie biega. No może obaj postanowili, że ta pierwsza mapa to będzie taka trochę na wyczucie się wzajemne. Jak tam forma, jak tam dyspozycja. Maru cofa się Reaperem, zerglingi biegną, no tak trochę do zwiadu. Wiadomo, że jak teraz kończy się Metabolic Boost koło 3 minuty 30 sekundy, to zergowie wysyłają takie pojedyncze sztuki lingów, czasami nawet 2-3, a i może 4, żeby złapać trochę wiedzy o zamiarach rywala. Czasami łapią muła, a czasami biegają i tracą zerglingi, bo grają na Maru, który jak widać był przygotowany. Może myślał Dark, że te heliony gdzieś wyjechały na mapę, może myślał, że tu w ogóle nie ma helionów. Ale dwa zerglingi to też jest niewielka strata. Dwie królowe przepędzają Reapera i Heliony. No i teraz musi się oczywiście w dwóch miejscach, tutaj i tutaj mniej więcej, bronić Dark przed utratą kryptomorów oraz jakimiś wjazdami. Tych Helionów też trzeba się bronić. Przede wszystkim się trzeba bronić. Kolejne Heliony. Ej, a jeszcze kolejne robi Maru, czyli powyżej 6. Chociaż nie wiem w sumie do końca o co chodzi, że... Aha, dobra, bo akurat mu się nie zakolejkowało. Może nie miał minerałów od razu na 8 Heliona, a 7 się robiło dość wcześnie. Strata... O, wow, Nedusik, dobrze. I akurat ten Overlord świetnie się prześlizgnął w lewą stronę. Viking go nie zauważył, a na pewno miał zauważyć. No i to jest potencjalnie rzecz fenomenalna dla Darka. O, jeszcze to miejsce. To miejsce, kwadrat wycięty jak pod Nedusa. Ale przypadek. A może tu nie ma przypadków, może Dark wiedział już zawczasu. On miał to wszystko przeliczone. Ciekawe, czy Maru teraz będzie mieć jakiś boski zmysł i zrobi tutaj supply depota.
tak już teraz musiałby jechać SCV, żeby to zagrać. Heliony próbują wyjść na jakiś atak. Czemu zerglingi są w dolnym lewym rogu? Tak wiele pytań bez odpowiedzi. No nie wierzę. Nie, akurat tutaj, gdzie jest wycinek bazy Maru. Aj, teraz te zerglingi od przodu, no ale akurat supply depoty są podniesione, więc to wszystko chyba na nic. Heliony, o wow, to będzie też ciekawa interakcja. No, Nidus się kończy, Maru to zapewne usłyszał, królowe natychmiast wyskakują. No i teraz dylemat, czy atakować barykady, czy może w jakiś inny sposób to rozegrać. Heliony się cofają, teraz próbuje Darkie złapać, dwa na dole się udało, tutaj trochę ciężej, to była szóstka, obrażenia są wielkie. No i próba obrony za pomocą Banshee, Cloak Banshee, czy jest jeszcze jakaś inna Banshee? No jest, gdzieś daleko. Ale może doleci. A nie, tutaj, obra, już tutaj na boku stoi. No Dark jest specem od takich Nidusów, on wie, żeby na przykład pochopnie nie wbiegać z Erglingami. Tylko żeby poczekać. A spokojnie. W powietrzu Overseer. Wykrywa Banshee jedną i drugą. I tak niebawem by się skończyła energia, ale no tak można się pozbyć problemu szybciej. Teraz królowe ściągnęły Wikinga, który z kolei miał ściągnąć Overseera. Spinecrawlera nawet buduje Dark. Bo kto mu zabroni ten Spinecrawler? Nawet jeżeli nie będzie niszczyć wrogich jednostek, to będzie niszczyć budynki. Cały czas zaopatrzenie porównywalne. Może trochę zbyt agresywnie Dark zagrał. Może za bardzo podszedł już tak od początku. No ale w sumie teraz niszczy dużo SCV. Banshee pada. Dobre przestawienie Overseera też miało miejsce. Niewiele jednostek ma Maru do obrony. Trzecią bazę swoją drogą na miejscu Mamaru. Jak do tego doszło? Kolejny Nidus. Chociaż i tak ten pierwszy cały czas żyje. No i Spinecrawler pomaga w niszczeniu budynków. Maru nie ma Siege tanka, nie ma dobudówki, więc... A, i teraz pomyślał o tym tanku, bo chce zbudować te chlaba, no, no ale to już tak trochę późno. Nawet bardzo późno. Banshee już nie ma energii. No i z górki. Tak, zdecydowanie... bezproblemowo. Mamy tutaj przykład pięknego podstępu na turnieju. Dark słynie też z tego, że ma fenomenalny długi etap rozgrywki, tak samo jak Maru, ale czasami warto wpleść taką zasadzkę. Jeszcze jeden Spinecrawler grany przez Darka. Tak pozbawi rywala tej produkcji koszarów Starporta. Nie trzeba na siłę biec w SCV czy w wojsko rywala. Wystarczy czasami tak powolutku ciągnąć do brzegu to zwycięstwo. Jak Maru nie wyprodukuje jednostek, to a Dark cały czas robi kolejne zerglingi czy królowe, nawet Roach Warren sobie dostawił, to z czasem po prostu jego siła będzie przerastać zdecydowanie szybciej. No i koniec, aż ekran przeskakuje z wrażenia, Liberator się rozstawia, 41 SCV już zniszczonych, jeszcze w trzeciej bazie Maru zerglingi tutaj, jak widać w drugiej, w każdej, no i ma tego jednego tanka, przeżył do niego i Nidus wyrasta dosłownie przed Maru. Nie no, ładnie, bardzo ładnie zagrane, ten Siege Tank też zostanie zniszczony, nie ma szans, wiadomo, że na Mistrzostwach Świata gracze trochę wolniej wychodzą z gier, ale Maru na pewno, gdyby to była gra rankingowa, wyszedłby zdecydowanie wcześniej, żeby przypieczętować zwycięstwo. Jeszcze rozlewa biomasę u swego przeciwnika Dark. No i GG. Zaczynamy drugą mapę. Jest to oczywiście Crimson Court, edycja EWC, czyli eSports World Cup. Jesteśmy oczywiście w Riyadzie. Kolejny dzień już rozgrywek tego turnieju. Drugi dzień dla tych zawodników. Pierwszy oczywiście poszedł bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Maru wygrał swój pojedynek, tak samo Dark. I dzisiaj dwa kolejne. Jeden kwalifikacyjny, arcyważny. Jeżeli wygra, od razu 80 tysięcy dolarów zagwarantowane. No tyle to nie mają za nawet 10 GSL-ów. Jakby wygrali przy aktualnej puli. Także wygrać muszę, bo się był uduszę, myśli pewnie sobie każdy Koreańczyk. O, jakieś inne otwarcie robi Dark. Zauważcie, że nie zajął ekstraktora. To może być trzecia baza bez gazu. No i będzie. Ciekawe. Odważne to jest to, co robi Dark. No bo jakby grał na przykład na Reapery, a Maru takie też niejednokrotnie grał, no to... mógłby mieć bardzo ciepło. Ale to jest takie typowe Darkowe. On tak właśnie lubił kiedyś też robić trzy szybkie bazy przed gazem i jak widać teraz na mistrzostwach też lubią zergowie tak... przyczarować na początku, nawet jeżeli jest to pewne ryzyko. No ale jak prowadzi 1-0, to na jakąś pewną większą dozę ryzyka może sobie pozwolić. Reaper już jedzie. Czy tam w sumie frunie.
malutka walka z Reaperem. No nie sądzę, żeby ten Reaper padł, bo to już by było aż śmieszne. Ale też jest, żaden Zergling nie padł. Bardzo ładnie pokazuje, jak bardzo starają się zawodnicy nie oddać nawet najmniejszej, mikroskopijnej przewagi rywalowi. No bo Dark wycofywał tak Zerglingi, żeby obrażenia się rozłożyły na wiele z nich. I żadnego nie stracił. I o to chodzi. I tak trzeba grać. Jeszcze raz wskakuje do pierwszej bazy swego rywala Maru. I wyskakuje. Saturacja baz przy takim otwarciu Darka przebiega sprawniej, szybciej, no bo szybciej są hatcze, więcej lar w teorii i też powinno być troszeczkę więcej minerałów. Dark uznał, że w takim wariancie zrobi też trochę roachy. No, szybkości do ringów nie ma, więc pewnie roachy trochę dadzą więcej solidności. O, ten Overlord chyba nie padnie. Zdoła się ustawić nad tym filarem. No i cofa się Maru, spokojnie. Trzecia baza zagrana, zupełnie jak na mapie poprzedniej. Ciekawe, czy teraz będzie pamiętać Maru, żeby zrobić tutaj taki supply depot, jeden. W sumie tutaj też jest szansa na Nydusa malutka. Więc też teoretycznie, chociaż nie no, SCV, która zbierała minerały, chyba by widziała sieć Nydusową, więc tylko tutaj taki supply depot by mu się przydał, żeby nie jakby dwie gry przegrał od Nydusa, to już ośniłoby mu się po nocach to kretowisko zergowskie. No to by była tragedia Maru. Ale chyba nikt nie sądzi, że on nie ma szans na wygranie z Darkiem. O wow, lecimy. Ten Medivac, o już stracony, jaka piękna blokada Evo Chamber, ale tylko jednym. A drugi się nie wybudował, nie zdążył. No nie. Ile? O panie, i to się nie skończyło jeszcze, 13. Będzie 15 dron jak nic. Boże, ale fatalna obrona Darka. O, tak ładnie zaczął od tego Evo Chamber w przejściu. O, masa, o jest, jeszcze ler taki nie za szybki. No i myślisz sobie, zrobię szybko trzy bazy, wysaturuję, dron będzie milion. Ale po takim błędzie, no to perspektywa jest w zasadzie gorsza niż jakby grał, zaczynając chyba nawet od spawning pula niż od haczy. A chciał fajnie, zachłannie. No nie poszło. No teraz z pewnością prowadzenie po stronie Terana, chociaż limit niby ma mniejszy, ale to też nie opowiada całej historii. Dark zajmuje bazę z bogatym gazem na środku powoli. Jeszcze nawet nie odbudował dronek w pierwszej bazie, cały czas jest koło 50, a chciałby już mieć, no mógłby już mieć spokojnie ponad 60. No i wtedy to by była piękna ekonomia. No tak to jest jak jest. Dark odblokowuje przejście między bazami, rozlewa oczywiście cały czas ładnie biomasę. Należy też pochwalić rozstawianie Overlordów po mapie, bo dużo widzi. Już lecą Banshee. Są to Banshee co prawda bez niewidzialności, ale jak się Dark zagapi, to może też dużo szybko stracić. No, klasyka Maru. 5 raksów, fabrykę Starport. Na mikro, co najważniejsze, nie stracić Banshee. No jeszcze ekstraktor sobie tutaj upatrzył, ale tego akurat zatrzymać się w tej chwili nie da. Maru pamięta o tym, żeby jeszcze z drugiej strony przeatakować, skoro i tak już ma Mariny i Medivaki. Overlord zniszczony, Karakan. No i na więcej chyba nie może sobie pozwolić, a i tak to wymusza supply blocka u Darka, więc widać, że ewidentnie go trochę przytłoczyła ta pierwsza presja. No jest źle.
dokładnie, mobilnie cały czas Maru się przemieszcza. Swarm hosted? Co? Co ja widzę w ogóle? Jestem przekonany, że idziemy no typowo w tego hajwa, jakieś Vipery, może Ultraliski, w sumie też Dark lubił zagrać. A tu nagle jakieś Swarm Host... A, i Maru na 8 raksach, o panie. No, będzie zaraz masowa teran. No Zerg też niby jakąś siłę ma, no w sumie nawet może mapa nie jest głupia dla do Nidusa, ale ja raz w życiu pamiętam, widziałem pojedynek Denvera, takiego francuskiego Zerga, Denvera z Klemem i wtedy te Swarmhosty się udały na piechotę. A każdą inną grę, jaką widziałem w życiu, to Swarmhosty no nie działały. Może Dark ma coś specjalnego tutaj, może na tej mapie, może jak jest w plecy, może to ma jakiś sens, no ale zapewne liczy na błędy Maru. Ej, no, hold position, tak, na tych locustach i wtedy SCV są atakowane. Jeszcze wejście od przodu. Ale dobre korosiwy, tak, zniszczył też parę tanków. No nieźle, ale jakby trochę lepiej zagrał locustami, to nie wiem, czy nawet Orbitala by nie wymusiłby podniesienia. Maru stracił 19 SCV. Całkiem spory rezultat. Odpowiedź Terrana oczywiście nadchodzi, dwa Nidusy zniszczone jeszcze, no tak, od środka też można by to tak zagrać. Ale to na pewno też nie jest tak, że Dark może pozostać na tej kompozycji chyba bardzo, bardzo długo. Już myśli o przejściu w banelingi, ale dalej ulepsza Roach i Ravagery. Jest wyjście Maru. A jak plus 2 się zakończy, no to wtedy zaczyna się horror. Taki zergowy horror, bo czy locusty, czy roachy, czy ravagery, wszystko jest po prostu miażdżone przez marinę. No i zobaczcie, co się dzieje z locustami, tak jakby ich nie było. No piechota jest na niedobra, bo zanim locust wyląduje, to już w zasadzie jest po nim, to trochę taki zergling. Prawdopodobnie Dark musi tak kombinować, żeby Swarmhosty robiły jakieś kontrataki w czasie, gdy roachy i ravagery grają na czas. No ale weź tu graj na czas, jak piechota po prostu może w ciebie wbiec. No i zdecydowany Maru już podejmuje się zniszczenia bazy na środku. Nawet trochę tanków ma do pomocy. Te Swarmhosty. Ej, ale jakby od boku wleciały, no może na tanki, może ma to jakiś sens, albo ewentualnie pójdą na kontrę, zaraz się okaże. Przygotowany do obrony Dark. No dobra, zrobił to, spróbował, zobaczymy jakie będą efekty. Na razie tylko jeden Sichnak zniszczony, drugi też zniszczony. Rosji wylecą, może jeden coś trafił. No nie zatrzymuje to zapędów Maru jakoś szczególnie. Wydaje mi się, że spokojnie ma szansę wygrać z Ravagerami, ale ich liczba jest trochę przerażająca, bo tak często, tak gęsto można rzucać te kule ognia z nieba, że Maru ma trochę problemy z podejściem, ale może po prostu tak, może rozciągnąć rozgrywkę. Ale ciekawy pomysł, żeby zrobić 4 medivaki z jednej, 4 z drugiej, no i oczywiście jakiś oddział na środku jeszcze do pomocy. Po raz kolejny Banshee mają pomóc w obronie przed Swarmhostami. Jakieś królowe mogłyby też posłużyć do obrony przeciwlotniczej, by własne jednostki Dark walną. O, wow. Tymi korosiwami. No i po prostu, jak nie jeden drop, to drugi. Proste rozdzielenie się przy wykonaniu Maru. Tutaj oczywiście kontra niszczy jedne, drugie koszary. Nawet ta baza jest zagrożona. Trochę śmiesznie, jakby Maru ją stracił, ale ponownie podnosi. Tutaj też wleciał i raz jeszcze zniszczył tę bazę. Wow. Jakby jeszcze przycisnął, przydusił od środka, to Dark byłby na dwóch bazach. I było to do zrobienia, jakby trochę jeszcze odważniej zagrał. No ale i tak, no świetne zagranie. I ucieczka. Chcę się pozbyć tego Overlorda Maru, po co mu zagrożenia od Swarmhostów, których no jeszcze trochę żyje. Aż 12, czyli w sumie wszystkie, jakie kupił Dark. Dark też powoli myśli chyba o przejściu w jakieś, może nawet ultraliski, ale nie zrobił do nich budynku. Tutaj kolejny Nidus zatrzymany. No Dark oczywiście kombinuje, koń pod górę. Ale każdy atak przynosi mu nawet spory problem. Fajne korosywe takie za plecy. Ale akurat Terran zamierza lecieć do przodu. O, Bejny do trzeciej bazy. Maru jakiś refleks szachisty tutaj ma. Aha, w ogóle nie zareagował. O, jeszcze przechwycone dwa tanki na środku, no ale jest odwet. Mariny zabierają się za hacze. Dark próbuje go przegonić korosivami. Ale to jest piechota, no Mariny na Ravagery dają radę. Chyba, że miałby Roachę z przodu Dark, no to może jeszcze jako tako, ale...
Nie no, przy tej ekonomii, przy takiej kompozycji, przy takiej dłuższej grze, przy tym, że Maro ma plus 3 do ataku, po prostu się nie da już tak grać. Nie tym, co on posiada. No i teraz nadchodzi atak główny. To już nie tylko jakiś drop. To już nadchodzi koniec. Oczerka po raz kolejny zniszczona. Dark w zasadzie jest na dwóch bazach w tej chwili. I to takich już wyeksploatowanych mocno. 3-3 dla Maru. Fajna kompozycja z Maruderami. Jeszcze raz Lokusty próbują pomóc przetrwać Darkowi. Wow, nawet sporo zniszczył Dark. Jestem pod wrażeniem. Ale nie ma tej produkcji, nie ma tego wydobycia, które ma Maru. Viper pęka. Jakieś oślepienie zostało zagrane i już GG. I już mamy wyrównywacz 1-1. No myślę, że te Heliony na początku oddały duże prowadzenie Maru. Zniszczył 15 dronek i potem Dark tam kombinował właśnie jakieś dziwne solhosty. Ale mapa do tego była nawet jako taka. I wkraczamy już na kolejną mapę. Jest to Dynasty. W górnym prawym rogu Dark. W dolnym lewym Maru. O, Maru, co on robi? Tutaj supply depot niby normalnie, ale SCVK jedzie z jego bazy w kierunku... A, no tak, no tak. Dark lubi zajmować złotą bazę z bogatym gazem na mapie Dynasty. Bardzo często to robi. No i Maru widocznie zna zachowanie tego zawodnika i natychmiast chce go skontrować. No, to będzie ciekawy początek. Już jakieś podstępy na siebie szykują. Próba ukarania tej szybkiej złotej bazy. No fajny plan, mądry plan. O ile zadziała. Widać, że ten pojedynek to jest jakieś takie... To tutaj w ogóle standardowa gra została wyrzucona przez okno. Teraz każdy się zakłada, że po prostu przechytrzy rywala, jak nie Nydusem, to z jakimiś są hostami, albo po prostu tym dropowaniem, tym wlatywaniem, wjeżdżaniem helionami do przeciwnika, bo to wszystko są takie trochę odchodzące od normy zachowania. Może to też wynika z tego, że zawodnicy dobrze się znają. Nie chcą może grać takiej zupełnie standardowej gry. Ale przy wyniku 1-1, no, to jest odwaga spora, żeby zrobić i taką bazę, i takie proxy. Chociaż jeżeli chodzi o Maru, to może to nie jest takie duże ryzyko. A, i teraz Maru za tym wszystkim jeszcze zrobi swoją złotą bazę, już jedzie z CVK. Tutaj zobaczmy, co zostanie jeszcze przez SCV zbudowane chyba coś. Tak jest, bunkier. Tak się kręciła i Dark oczywiście z racji, że ma nieukończoną haczerkę, nie ma tutaj jakichś overlordów, to nie widzi stawianego bunkra. O, to nawet dobrze wyliczone jest. No ale jednak, można atakować SCV. Ciekawe, jaka będzie reakcja Darka, już to widzi. Spinecrawler, aha, zaczął budować, ale nie zaczął. Okej, teraz już powstaje ta struktura. Pierwszy Reaper zagrany, drugi będzie niebawem. SCV chce szybko wznowić budowę bunkra. No nie, już jedna drona padła. A to boli, bo to ma być drona zbierająca złote minerały. Oj, no, a to było fajne z tym granatem. I chyba granat spowodował, że nie dało się budynku postawić. O ile dobrze rozumiem. No dwie drony to już jest nawet ładny rezultat. I jeszcze ta SCV mająca 5 punktów zdrowia. Jest dosłownie na jedno dziabnięcie czegokolwiek. Chyba dokończy. Czy nie dokończy? A nie, królowa. Królowa kliknęła. Ładnie. Ale się to wszystko uspokoiło. Maru zaczyna mikrować na dwa Reapery. Tutaj jest oczywiście bogaty gaz zajęty. To jest już duża informacja chyba dla Maru. Szanse na jakieś Roach Ravagery rośnie diametralnie. I my wiemy, że Roach Warren jest właśnie zagrany tutaj. Maru myślę, że się spodziewa. Tutaj też niegłupi ruch, żeby dwa zerglingi zaczęły atakować budowniczego fabryki. Widzę, że Maru go zatrzymał budowę fabryki i wznowił, żeby SCV przejechała na inne miejsce, chociaż to jest akurat rzecz losowa w StarCraftie, ale poszła po jego myśli. Ogarnięte. No i teraz tak. Roadsze, gdzie są te roadsze? Jeszcze nie ma. Dopiero w produkcji. Cyklon Maru. Starport też zagrany z tyłu. Ciekawe, że bunkra nie robi. On tak do końca nie widział Roach Warren, ale po tym, jak szybko jest bogaty gaz, to chyba powinien w miarę wiedzieć, jakie są opcje. Chyba, że Dark by to zrobił dla zmyłki, też jest taka mała szansa. A, no i od pleców na złotą bazę. Karakany idą do bazy Terana. W końcu bunkier Gramaru. Czy to go zaskoczy? Ten Roach tutaj jeden ewidentnie idzie w dół i myślę, że to nie jest przypadek. On chyba chce od pleców zaatakować złotą bazę Maru. No
tak, bo tutaj Ravagery sukcesywnie będą próbowały rozwalać Zeppelin po tym. Może się uda, może się nie uda, zobaczymy. Ale uderzenie. Już myślałem, że ten bunkier nie padnie. Ja no, defensywa ma rozlidna. Spokojnie odpędza Ravagery, ale Darkness z innej strony atakuje. I kto wie, może tylko tyle ugrywał na niektórych swoich grach treningowych. I potem będzie dobrze, ale no, na pewno nie chciałby tracić teraz Ravagerów od tej Banshee. Banshee to jest świetny pomysł na takie wczesne Ravagery. Ciężko lepszy, bo praktycznie nie sposób stracić taką Banshee, chyba żeby się wybitnie zagapił i crossive by ją zniszczyły, ale to jest niedopuszczalne na tym poziomie i w takim scenariuszu. No i mimo wszystko myślę, że Dark jeszcze spróbuje takie trzy crossive wyrzucić. No pewnie, że tak, ale Maru lawiruje tak jak trzeba i uratował jednostkę. A i tutaj Reapery dokończą Ravagera. No, gra jest chyba w miarę wyrównana. Może nawet przez tę dzikość ekspansji, przez te dziwne ustawienie, ułożenie. Może to nawet nie jest takie złe dla Maru. Właśnie wyłapuje drony. Jeszcze jedna zaczepka. Tym razem królowa ma zostać wyłapana. Tak, nie królowa, to drony. No, Dark się ewidentnie zagapił znowu. Ale zobaczcie, że pomimo tego, że Banshee są aktywne na mapie, on i tak robi kolejny kontratak na złotą bazę. Fajnie, wyłapał dwie SCV. Może nie dużo, ale zawsze coś. Chwila, bo ta Banshee tutaj jest, tak? Jakoś się dziwnie rozdzielają. Jedna atakuje, druga się cofa. Może Maru chce przechwycić trochę tu, trochę tam. Dalej SCV nie wróciły do wydobycia. To jest problem dla Trana. Tanki rozstawione, muły zrzucone. Changeling złapany przez Maru. Tutaj jakiś losowy Ravager. To są też takie niegłupie rzeczy, nie? Jak tu podejdę, tu odejdę tym Ravagerem, a niech się Maru głowi, gdzie on się znajduje i czy żeby no, Banshee marnowały czas po prostu na jego szukanie. Najlepiej, żeby te Banshee były jak najdalej od dronek. Ale to nie jest zniewalająca ekonomia Darka. Ja wiem, że on ma złotą bazę. Trochę zbierał więcej faktycznie. Ale to nie jest przytłaczająca sprawa i różnica. Ravager zniszczony. Maru już teraz zdobywa się na wyjście na mapę. Nawet szybko. Jak na granie na Rucze i Ravagery. Chociaż widać, że proporcja jest całkiem dobra, bo normalnie jak gramy Ruczami na Terrana, to jednak nasze zaopatrzenie jest często większe o jakieś 30-40 punktów. Tutaj różnica wynosi w tej chwili jakieś 15. Raczej batalię potencjalną wygrałby Maru, w mojej ocenie, no ale zobaczymy. Jeszcze Banshee do pomocy.
Tanki, ważne, żeby były rozstawione w odpowiedniej chwili. Dziwi mnie, że teraz tego na górze Maru tak składa, ale on naprawdę chce zawalczyć, jakby czuł swoją przewagę właśnie. No dobrze, trzy tanki teraz już rozłożone, zainicjuje bitwę Dark. Od góry jakiś hydralis chciał trochę tak właśnie atakować, ale już go Banshee z piechotą i tankami wyjaśniły. Nawet nie drgnął jakoś specjalnie Maru. Tak, to jakiś Karakan przyszedł. Doceniam grę Darka za to, że tak bardzo chce hamować wydobycie na złotej bazie. To tak wydaje się, że mądrze, ale to są za małe siły, za małe liczby, żeby stanowiły problem. No i teraz ciekawa batalia. W kleszcze próbuje wziąć się Zerg Rana. No dobrze to robi chyba. Nawet bardzo dobrze to robi Dark, wow. Już miały być posiłki, już miało być dobrze. A jednak zazergowany. To jest zawsze bardzo dobry pomysł, żeby na tanki atakować właśnie z kilku stron. Tutaj drona miała się chyba zamieniać w bazę, ale Dark się rozmyślił. Wipery są produkowane. I jeszcze jedna szarża i lecimy. Teraz ta różnica w zaopatrzeniu przypomina taką właśnie normalną grę na Roach Hydra. Vipery też są bardzo ważnym elementem kompozycji Darka. Maru chyba już wie, że będzie musiał się zmierzyć z trochę dłuższym scenariuszem, bo teraz nie ma opcji, żeby zaatakować i wygrać. Także kolejna baza praktycznie się kończy, kolejne koszary, druga fabryka. Idziemy w makro. Chyba, że Dark będzie w stanie jakoś ładnie za chwilę wykończyć rywala. No, jakiś tam Karakan złapany, ale to tyle. Mega ciekawe, jak on te Vipery spróbuje teraz wykorzystać, no bo tutaj można wyciągnąć tanka. O, jest już przejście. Także można z tej strony w sumie wchodzić do przeciwnika, a może wszystko od przodu. Jeszcze przed ulepszeniami 2-2 Uterana. Szanuje swoje Vipery słusznie. Tark wchodzi w to. O, już myślałem, że Maru podbiegnie, zniszczy Vipera. Okej, pierwsze oślepienie i drugie nawet fajnie użyte. Cały czas bardzo duże liczby Darka. Ej, no, on się przebija. Aj, teraz oślepienie. Częściowo też na piechotę, ale przede wszystkim na siege tanki. Próbuje jej uratować Maru medivakami, to się udało. Fajnie zagrane. No i wraca do siebie. Kurczę, taki dziwny, trudny, niełatwy na pewno początek. I jeszcze jeden siege tank wyciągnięty przez Darka i Maru znał, że dobra, starczy. Wow. 2-1. Do Darka. Well played. I wystartowali Dark na czerwono oraz oczywiście Maru na niebiesko. O i proszę, i będzie wczesne otwarcie z Reaperów, z tego co rozumiem, od Maru, bo już robi barykady w drugiej bazie, a to praktycznie zawsze oznacza Reapery. Pytanie, czy będą tutaj 3, 4, 5, czy może nawet więcej Reaperów? Czy będą koszary razy 2, czy razy 3? Na razie widzimy pierwsze, Dark stawia swoją drugą bazę. Chyba mamy szansę, że Dark by tutaj zaryzykował i spróbował zająć bogatą bazę. A dynastii to się Dark pewnie nie może powstrzymać przez ten jeszcze bogaty gaz, ale tutaj to jest spore, bardzo, bardzo duże ryzyko. No i tutaj ten rally point z Command Centera zdradza nam, że chyba faktycznie trzecie koszary będą, bo po co miałaby tutaj jechać SCV dokładnie. Dużo maruderów od samego początku. Gdyby tę taktykę zrobił Maru na mapie, gdzie Dark zagrał bez gazu trzy bazy, czyli na Crimson Core, to możliwe, żeby było bardzo szybkie, łatwe zwycięstwo Terrana. No i przy wyniku 2-1 takie rzeczy. No tak, Dark jest zawodnikiem, który prowadząc 2-1 mógłby zrobić znowu otwarcie bezgazowe. Po pierwsze, może sobie na takie ryzyko pozwolić, a po drugie ma tę odwagę w sobie. On tak zawsze gra, jakby się wydawało, że mu nie zależy.
No i leci już Reaper przez mapę. Na razie pierwszy, no ale skoro zagrał tyle raksów, to będą no minimum 3, nie no 5, to nawet będzie mało. Raczej 6, może 7, może 8, może 9, kto wie. Trochę też na pewno zależy od tego, jak duży efekt będzie tych pierwszych Reaperów. Czasami się opłaca je dalej budować, a czasami już zaprzestać. I zbieram gaz w zasadzie tak szybko, jak tylko się da. No i buduję już drugą bazę Maru. Tutaj też jest całkiem fajny supply depot, żeby patrzeć, czy przelatuje Overlord przy lewej krawędzi mapy, tam w okolicy godziny 8. Wtedy może można by go przechwycić, chociaż na pewno nie Reaperami. No i wchodzi do pierwszej bazy Darka. Maru. O, próba złapania królowej, ale się opamiętał. No wow, nic nie zniszczy. Aż niesamowite w sumie, że Dark nie pozwolił na jakiekolwiek straty. No już zaprzestaje budowy kolejnych Reaperów Maru. Zobaczymy, na ilu się zatrzymał. Na 8, okej. No dobra liczba. Mocna liczba. Jakby Darkowi udało się złapać te Reapery, to by była gigantyczna sprawa. Duże zwycięstwo. Ej, Dark chyba powinien tymi zerglingami jakoś inaczej pobiec. Uuu, będzie blisko, czy nie będzie, czy nie będzie. Oj, tędy? Ale dziwne wyjście. Ej, ale w sumie... O wow, dobra, no to było wyliczone. Chociaż stracił jednego Reapera, ale i tak, to była świetna reakcja. I tutaj może mogą sobie uciec na wzniesienie przed zerglingami, a prawie został złapany. Ale też jakby tam Dark trochę szybciej tak skręcił, trochę lepiej to... Ale do budówki można zniszczyć na tej mapie, no. To jest wielki minus bycia terranem na dolnej pozycji wobec zerga, bo wtedy nasze do budówki są... bardzo odsłonięte. Jakby tutaj grał Maru, no to byłaby jakaś większa szansa na to, że będą schowane. Nie da się obracać budynków w StarCraftie, zawsze do budówka jest z prawej strony i tyle. Na niektórych mapach lepiej być teranem, dzięki temu po prawej stronie, a nie po lewej stronie. No i najlepsi zawodnicy świata gwarantuję wam, że też to biorą pod uwagę i myślą sobie, dobra, jeżeli on jest na tej pozycji, jest taki matchup, to mogę coś takiego zrobić na tej konkretnej mapie, co to powinno ukarać. Ale to też nie jest tak, że zniechęca to zupełnie Terran do niegrania Reaperów, gdy są na dolnej pozycji na mapie Alcyonii. 7 Reaperów. Co zrobię? Czy wskoczą, czy nie wskoczą? Może królowa? Ja nawet nie chcę ryzykować przesadnie Maru. Złapana. To jest takie małe, ale jednak zwycięstwo dla Maru, że uniemożliwił wydobycie nawet tego przejścia tutaj. 5 minerałków jest na tym złożu, żeby odblokować przejście, więc jedna drona by wystarczyła. To Maru zawsze minimalnie zatrzymuje Darka. Jest wyjście marinami, taki może Marine Reaper zobaczymy. Naus plus 1 to jest i Steampack oczywiście, musi być Steampack. A to ma całkiem sensowne obrażenia. A Dark, pamiętajmy, że ma w zasadzie tylko 12 zerglingów w tej chwili. 12 zerglingów, 9 queenów. Królowe są mocne. Ale czy aż tak mocne? O, jeszcze supply blocka mu zrobił. I medivaki są. No w sumie. Może walczyć na pewno Maru, zwłaszcza jakby świetnie użył Reaperów, to by była piękna sprawa. Ważne nie atakować haczerki, jak już są tutaj zerglingi i queeny. Zaczyna się używanie umiejętności Maru. Jest potencjał. Teraz... O, no, no. Takie spychanie królowych to jest piękna sprawa. Ważne, żeby nie stracić za dużo marinów, bo wiadomo. Chociaż... jakby skupił ogień na jednej królowej. A jak blisko! No nie! Blisko, ale daleko. No właśnie, świetna wymiana dla Maru.
gra jeszcze nie wygrana, ale istotnie osłabił defensywę Darka, bo zawsze chcemy jako Zerg mieć dużo królowych, teraz są tylko dwie. Nie mają transfuzji za bardzo, są też poobijane, pozostają Banelingi. Maro ma duże liczby. I Combat Shielda już za chwilę. Oj, tutaj jest Siege Tank. Akurat był rozłożony, Maro spodziewał się jakiegoś agresywnego wyjścia Darka. No i faktycznie takie nastąpiło. Zamknięta barykada, nie ma takiego wychodzenia, tylko jakiś jeden marine, ale to za mała zdobycz. Potem inne mariny by go osłaniały. Ciężka pozycja do przełamania, dwa tanki, sporo marinów, to wszystko ulepszone. Dark jeszcze, boże, już on chce walczyć przed 1-1. No nie, poczekał. Można powiedzieć, że poczekał na to ulepszenie. Maru dalej walczy, rozdziela swoje mariny. Bane'ów niewiele, po tych Bane'ach on chyba też lekko klikał, no i miazga. Z Bane'ów, patrzy, Zerglingi dadzą radę. No ciężko idzie. O Jezu, jak ciężko. Okej. Okay. No Maru wyjaśnił pięknie. 8 minut. Około to zajęło. I już mamy 2-2. Rozpoczynamy na pewno ostatnią mapę. Arcyważną mapę. Zwycięzca ma zagwarantowane 80 tysięcy dolarów. Nawet za wygranie 10 GSL aktualnie tyle nie ma. Dark na czerwono, Maru na niebiesko. No i proszę, Maru powtarza otwarcie Reaperowe. Pytanie, ile Raxów zrobi, może teraz będą tylko dwa. Dark, szybka haczerka zagrana i szukanie overlordami, wszystkiego po okolicy. No, do tej pory trochę sporo sztuczek, trochę takich przypadków wczesnych niedociągnięć było. Ciekawe, czy zobaczymy chociaż jedną dłuższą mapę między nimi, ale taką naprawdę dłuższą i standardowe takie makro. No, na pewno trzeba zrobić coś absolutnie niezawodnego. Gdyby mieli jakąś jedną taktykę odłożoną na sam finał, na decydującą mapę, to chyba i tak teraz należałoby jej użyć, żeby po prostu nie spaść do drabinki najpierw przegranej w swojej grupie. To jest oczywiście grupa A. A potem, jeżeli by tam nie poszło, to można jeszcze spaść w dodatku do knockout bracketu i to w dodatku spada się w takiej sytuacji do pierwszej rundy knockout bracketu, nawet jeżeli walczyłeś o top 4 turnieju. Bardzo brutalny format. Możesz pokonać kilku fenomenalnych graczy i zrobić jakieś 3-2 właśnie. Czy na Maru, czy na Darka i nadal możesz być zawodnikiem, który zgarnie tylko 15 tysięcy dolarów albo aż, no bo tyle jest za samo dostanie się na mistrzostwa. Maru jedzie swoim Reaperem. Są oczywiście Reapery kolejne, a jednak znowu 3 Raxy. No proszę, no tego bym się nie spodziewał na miejscu Darka, że będą aż 3 znowu. Raczej bym się 2 spodziewał, no i tym mocniejsze to może będzie, kto wie. Maru jest bardzo, bardzo mocny. Ale czy jest faworytem? Nie wiem, według moich jakichś takich przypuszczeń przed turniejem jeszcze, no bo teraz to by było mi łatwo mówić, ale przed turniejem wydawało mi się, że właśnie realne szanse ma Dark na wygranie tego całego turnieju. Na razie jest na niezłej drodze, ale Maru też nigdy wyłączać nie można, chociaż on jakoś tak ma, że nie wygrywa tych największych turniejów poza Koreą. Chyba tylko jeden ma na swoim koncie, z tego co pamiętam. WESG, taki turniej w Chinach. Ale jak nie Seral w Katowicach, to ktoś inny jest w stanie go zazwyczaj zatrzymywać. Przed sukcesem, jak chociażby Oliveira. Haczerka zniszczona. Mimek haczerka. Patrząc na to, co robi Dark, chyba jednak znowu będzie próba założenia jakiegoś homonto albo innego podstępu. No tak, tak. No będzie dźwignię zakładać z karakanów. Widać jak na dłoni. Też mało overlordów zrobił, mało odłożył zaopatrzenia. A teraz drona?
dziwne. Bo to wygląda, jakby chciał zrobić jakiś atak frontalny, Dark. No, po co inaczej miałby zbierać tyle gazu? Chyba, że nie zbiera. Nie no, zbiera trzy drony. Tutaj, tutaj oraz tutaj. I są roacze zakolejkowane. Ale ewidentnie parę Overlordów chyba za mało. Chyba, że on ma tak to wyliczone, że teraz celowo ma 68 na 68 i dalej. Zaskakują Reapery. 4-3. Ej, to jest chyba niezłe, nie? Że tyle Reaperów łapie jakiegoś roach. W ogóle mega ciekawy pomysł, czy Dark to zrobił w ramach reakcji, ten push roachowy z Ravagerami, czy też może jednak nie, o, tu będzie potencjał na duże przechwycenie. Nie, Reapery chociaż... Tak, Reapery jednak może są troszeczkę za szybkie. Jeszcze jednego złapie. Tak jest. Wiedział Dark, że raczej Ravagery mają duży zasięg, to powinno im się udać. Ale teraz też cały plan został zdradzony. Robi bunkry Maru. Jeden taki zdecydowanie był wcześniejszy, inny późniejszy. Na górze rampy nie robi żadnego. Maru chyba wychodzi z założenia, że będzie w stanie obronić się w swojej drugiej bazie. Reapery dalej biegają. Ravagery już próbują przełamać wejście. Reaktor na pierwszy rzut. No, mapa, która komuś zagwarantuje olbrzymi skok, jeżeli chodzi o nagrodę. Doskonale, te reaktory, te supply depoty, to wszystko pęka. Reapery. No nie wierzę, już? Czy to już? Żadnego makro nie będzie, żadnych ultralisków, jakieś kampy czy ghostów nie zobaczymy chyba. Zerglingów na składowo z tyłu. Ale to też jest tak, że tutaj jest steampack i plus jeden nawet. No i to nie ma żartów. Chciał teraz Dark wbiec, ale zobaczył, że jest hamowany i chyba ciężkie to zadanie tutaj się przebić. Zwłaszcza jeżeli byłyby dobrze naprawiane koszary cały czas. O, jest Siege Tank. Rozstawia się Maru. A Dark robi drony, czyli jednak skapitulował w pewnym sensie ten atak. To już nie chce zdobywać tej rampy, przynajmniej nie teraz. I Overlord złapany również. No tak, no bez wizji na wzniesienie to już w ogóle daremna robota. Jest przejście Vivo Chamber. Maru skanuje trzecią bazę, asekuracyjnie. On musi wiedzieć, czy są robione drony, czy nie są robione drony. Lingi lecą na górę, trochę do kontrataku. Ciekawe, czy widzą, czy wie, czy się spodziewa Dark tych medivaków. Jak widzimy, poszukiwanie jakichś kolejnych planów Terrana ma miejsce, czy już jest trzecia baza na miejscu? No nie ma, ale Maru gra, trzeci command center. Odważne wejście do pierwszej bazy Darka. Królowa złapana i rura. Uciekamy. No co, może Maru to złapie, tak samo tego Overlorda. No wszystko musi chwytać, co tylko się da, skoro jest w takim trochę kłopotliwym położeniu. Niewielki limit, późna trzecia baza, to nie jest sytuacja dla Terrana komfortowa. Ale i Dark łapie supply bloka. Nerwy na pewno im się trochę udzielają. I jeszcze tego jednego Overlorda świetnie przyuważył Maru. Widział, że może, no to niszczy. Trzeba wykorzystywać każdy milimetr błędnego ustawienia przeciwnika. Jak można łapać Overlorda, czy królową, to łapie Maru. No i używa cały czas przyspieszenia. Tutaj jeszcze mikro nadzieja można złapanie Overlorda, ale nie wiadomo z której strony. Dobra próba Darka. Może Maru by się zagapił i akurat nie uciekł medivakami. Nidus? Znowu? O, oh, wow. Nie, no ale to chyba niemożliwe, żeby taki późny Nidus się udał. Nie uwierzę. I nie robi hajwa, zauważcie. Dark został dłużej na technologii Lair. No to naprawdę jest bilet w jedną stronę. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. Chyba, że ewentualnie zada na tyle duże szkody swojemu tarańskiemu oponentowi, że jednak pogra dłużej. Zobaczymy. Mała walka na takim, powiedzmy, na
środku górnym mapy. I dołem też idzie, żeby zablokować haczerkę, może na dole. I jeszcze jakiś potencjalny kontratak z Erglingami, ale na pewno teren jest gotowy. Chociaż... No może jednak nie. Dwa tanki mu zniszczył. Chyba... No, warto było szaleć tak. I ciekawe, czy Korosi wytrafił SCV, bo można je zaraz też zagrać. A może tego tanka po prostu. Ajajaj, trochę... Może za blisko... O, źle SCV padło, synu. Jest kontra, ale... Broniona przez Roachę, tutaj też królowa pomoże. Ładna akcja Darka, robi z powrotem drony, a rozskanuje, widzi bazę na godzinie trzeciej. O, tu jakaś drona nie pracuje, chyba rally pointa nie ma. Tak, tej haczerki nie ogarnął Dark jeszcze, o teraz to dopiero skorygował. Zakopywanie, zasięgowy atak, pancerz i jeszcze przemieszczanie się pod ziemią robi Dark, to wybór. No i taktyczna sieć dostawa do pierwszej bazy. Czy Maru to widzi? No, nie zauważył w każdym razie. No ciekawe, czy wskoczy dużą liczbą jednostek. O, teraz Maru widzi. Tylko jak na relaksie to zrobił. 8 marinów. Spokojnie, mamy czas. No właśnie, niekoniecznie on ma ten czas. No ale to były tylko 3 roadsze to. O, i teraz więcej. Jeszcze królowa na chwilę. Królowa wyszła, weszła. Czy to miał być popis prędkości, czy o co chodzi? Nie no, ale tutaj też jest wystarczająca obrona Maru. No na pewno, na pewno. Zakopywanie droczy zaraz będzie gotowe. Pewnie zakopie się Dark i poczeka na... szpony tunelujące. I Roachy będą mogły się przemieszczać za chwilę pod ziemią. Let's go, Maru. Czy widział, czy zauważył? Patrzył przed chwilą w to miejsce Maru. Ale nie ma tureta. O, ale jest skan! Maru map hacker. Wszystko widzi, o co tu chodzi, nie mam pojęcia, kto by to zauważył, no Maru by to zauważył. Ale patrzył na te miniwaki, widziałem na minimapie. Tylko że, no ale tak, teren tej mapy jest dość jasny, więc faktycznie trochę prościej jest zauważyć, ale to się nie zdarza za często. Tutaj też taka smuga jest, ciemna bardzo, da się to zauważyć, ale trzeba wiedzieć, na co się patrzy. I w ogóle wiedzieć, że jest opcja takich zakopanych roadsze, bo normalnie to mało kto zwraca uwagę, desant Maru. Ładnie zagrane. Tutaj jak widać, o dziwo, tylko jeden karakan się wykopał. Teraz pozostałe dwa. Kontra Maru i do tego wszystkiego jeszcze trzeba się bronić. Wchodzimy. Na godzinę trzecią. Haczerka chyba zostanie przez Maru wyciągnięta. I starczy, i ucieczka. No, mega dobra decyzja. Dark na pewno niepocieszony. Korosiwy. O, wow. Ale teraz Maru się zagapił. No przynajmniej tyle dobrego, że ten medivac przeżył. Skan wykrywa Hive'a. Może z lurkerami? Coś tutaj zrobi Darka. Może znowu Vipery, Roach Hydra, jakieś Ravagery i do przodu. Ciekawy pomysł ma Maru z tym, żeby tym medivaciem się bronić i wrzucać jednostki. Wychodzą Roachy z Nedusa. No i oczywiście, że się zakopie. Rozbiegnie jak prusaki po łazience i weź tego szukaj potem. Świetna gra. Darka. I ten skan chyba się dokładnie skończył się. Trzeba rzucić kolejnego. I to też są straty Maru. Też na pewno jest niepocieszony. Tutaj jakiś Overlord zniszczony. Command Center leci na swoją pozycję. I już kolejne karakany pod ziemią. Nawet takie pojedyncze. Bardzo wkurzają. Ciekawy ten skan tak na dole, a wykrył jednostkę na wzniesieniu. Nie no, ale skan działa nieco prościej. Potężny, duży atak. Roach Hydra, Ravager. W natarciu Dark chyba chce walczyć. Ładnie wyciągnął jednego z Siege tanków, trochę ofiarnie. Gdzie te Vipery, jestem ciekaw, bo się ładowały. A dobra, już są. Tylko pytanie, czy walczyć, czy jednak się cofać. Ma oddział do obrony Dark, tylko nie wiem, czy on wystarczy. Zwłaszcza jak postrzy się zakończy. Maru jak celuje po hydraliskach.
Nieźle się za to zabrał. No i teraz czy aby na pewno ucieknął te mediwaki. Na pewno nie w górę, bo tutaj już tylko czekał na niego Dark. Bliska, bliski przechwycenia. Wyrzucił jednego Marina w ramach ofiary. No i zobaczmy na kolejną batalię. Wikingi wyciąga. Niektórzy powiedzieli marnowanie energii. Ten Liberator też wyciągnięty. Ale chyba już piechota się robi za silna z 3-3 ulepszeniami. Może Dark też poczeka na swoje 3-3. O, jest zasięg do lurkerów. Czy Hatcha mogło być jedynym słusznym kierunkiem dla Darka. Ale ciężka taką pozycja do użycia. O, Liwak złapany. Dobra robota Darka. Zastanawiam się tylko, gdzie są ghosty i gdzie jest większa liczba tanków. O, już Maru natychmiast zakolejkował. Dwa tanki, dwa ghosty. Trochę tego brakuje, zwłaszcza, że to jest już 15 minuta zakończona. Trochę wolno jak na takiego zawodnika. Ale znowu wchodzi jak po swoją haczerkę i może też wylecieć tak samo jak wcześniej. To te kilka marinów, to szkoda byłoby ich nie zabrać. Będzie łapanie. Czy nie będzie? Maru jak z... Oho. Ej, no zniszczy mu to, nie ma opcji, że to przeżyje. I to nawet bez abdakta? O wow, bez abdakta. No to jest niemały błąd. Tutaj, ej, tutaj też coś padło! No to sporo stracił Maru, coś dziwnie dużo. Czyżby była to opcja na odwet? No już się robią lurkery. Już będzie czekaczować. Nie ma żadnych innych kontrataków lecących jakoś dołem mapy. Za to o wiele więcej już tanków zagrał Maru. No i ghosty powoli pojawiają się w jego kompozycji. No musi się teraz obronić Maru. Nie, bez problemu. Tyle tanków, to bez kija nie podchodź. Ale czy Hatcha też mają na to jakie... O, bo to będzie... A, kolejny Nidus. Pytanie, jak on go zagra. Jak on się tutaj ma ukończyć, jak jest nawet Siege Tank pilnujący. I naparzanie trwa. Nice, ładnie. Sporo tanków. Wyciągniętych. Ale nie ukrywajmy, dużo zainwestował w lurkery i w Nidusa Dark. To musi się ukończyć. I czemu tutaj Maru nic nie ma, nie wiem. Nie mam pojęcia. Przecież to było... O mój Boże, no nie. On nie zdąży, nie ma opcji, żeby zdążył tymi trzema marinami tutaj porobić. Dark już słyszy ryk Nidusa. Robi kolejnego, żeby go może kupić jeszcze chwilę czasu. No i to jest potęga. Potęga lurkerów jest wielka. To był jeszcze kontratak, na który też, jak widzimy, Dark znalazł odpowiedź. Ale najgorsze dla Maru jest to, że jego produkcja w pierwszej bazie już powolutku jest czyszczona. Może dużo snajpów? No, no jak to ogarnę? Ojej, jeszcze atak od przodu. No Dark nie zamierza czekać, aż Maru się obroni w pierwszej bazie, tylko dojazd. Tutaj jeszcze dwa tanki przechwycone, trzecia baza w zasadzie już padła. Lurkery się w niej zakopują. W pierwszej bazie też ma miejsce przestawianie lurkerów. Nie będzie niewidzialności dla ghostów. Elegancko. Maru chciałby powalczyć z Darkiem, ale Dark jest na to za sprytny. Tam ucieknie, tam znowu przydusi, przeatakuje. Tutaj tego kolejnego tanka można złapać i do pierwszej bazy. I cała produkcja Maru w powietrzu. Może za wyjątkiem Starporta. Ale miazga i kolejny Siege Tank pada. Powoli to będzie sprzątać Maru, ale ile czasu mu to zajmie? Już kolejnych 11 lurkerów jest granych. Może nimi nawet tutaj się zakopać i atakować przeciwnika. Fantastyczna pozycja Darka. Jeden Nidus, parę lurkerów i już to kompletnie wszystko zmienia. Gdzie on tymi koszarami ląduje? Co tu się dzieje? Już lurkery zakopane fantastycznie. Oj, niektóre tutaj jednostki schodzą, choć nie powinny. Ale tragiczna, tragiczna pozycja dla Terana. Tak się próbujesz odbudować na siłę. Uuu, no zakopie, nie zakopie. Poczekał jeszcze chwilę Dark, żeby salwa może była mocniejsza. Teran ucieka w porę. Jeszcze te zatrucia. No nie do doścignięcia wydaje się pozycja Darka, chociaż ma tylko 68 dron. Ładne snajpy, bardzo dobre. Tyle na pewno może zrobić. Tutaj Command Center nie do ochronienia. I GG! I GG! I w ten piękny sposób Dark dostaje się do już półfinału Mistrzostw Świata jako pierwszy zawodnik. Minimum 80 tysięcy dolarów wygranych. I potencjalnie jeszcze musi wygrać dwa mecze, żeby wygrać Mistrzostwo Świata, zresztą po raz drugi w swojej karierze. GG.
rozpada do dolnej drabinki. Znaczy, to był pojedynek patentów i koncepcji. Jak próbowali się przechytrzeć, zwłaszcza Dark próbował przechytrzeć Maro, no i udało się.